Paweł Kukuła, UKS Rotmistrz Grudziądz, kandydat na mistrza z normą mistrzowską. Proszę powiedzieć, jaki dzisiaj poziom był tutaj na turnieju w Gombinie? Poziom zaskakująco wysoki, gdyż no, do takiej małej miejscowości przyjechał były mistrz Związku Radzieckiego, pan Władimir Małaniuk, arcymistrz Ukrainy, to ścisła czołówka oniegdaj światowa. Dodatkowo czołówka Polski, arcymistrz Mirosław Grabarczyk, jego brat Bogdan Grabarczyk, to naprawdę są wyśmienici zawodnicy. Do tego inni, nie mniej utytułowani, ale jeszcze bez tytułów międzynarodowych, ale posiadający ranking już powyżej 2400. Także poziom był naprawdę bardzo wysoki, no i to bardzo dobrze dla miejscowych młodzieży, że możesz z takimi ludźmi obcować na turniejach i się uczyć od nich. Proszę powiedzieć, ile trzeba trenować, prawda? Ile trzeba ćwiczyć i opracowywać strategię, żeby no, do tego poziomu dotrzeć, no, który teraz pan reprezentuje? Zależy, kto sobie jakie cele zakłada. Tak? Dla dzieci najważniejsze jest w szachach to, że rozwija to umysł, pomaga w naukach ścisłych. To jest najważniejsze. Jeśli ktoś sobie tylko takie cel założy, żeby ćwiczyć, gimnastykować ten nasz umysł, to godzinka dziennie wystarczy. A jeśli ktoś już traktuje szachy, no, powiedzmy, półprofesjonalnie, to te minimum, te 3 godzinki dziennie trzeba poświęcić i to najlepiej przy pomocy profesjonalnego trenera. Bo samemu to tak troszeczkę się błądzić. Sam się człowiek nie nauczy pływać, bo na mnie ciężko mu będzie, tak samo w szachach. Ciężko samemu, trzeba pod kierunkiem. Dlatego w wielu szkołach w Polsce wprowadza się szachy jako dodatkowy przedmiot do szkół i pod okiem profesjonalnych trenerów dzieci nabywają umiejętności gry w szach. Dobrze, a proszę powiedzieć, jak to się zaczęło, że akurat wygrał pan szachy? Czy ktoś pana namówił, czy sam pan wybrał akurat ten sport? Z czystej przekory, gdyż jak miałem 4 lata, nie chciał ze mną nikt grać, ani dziadek, ani ojciec, więc się sam poprzez patrzenie na deskę, jak grał ojciec z dziadkiem, nauczyłem, a potem powiedziałem, że ja już umiem grać, potrafię, proszę ze mną usiąść. Tata myślał, że niestety, że synek będzie grał głupoty, a tu się okazuje, że synek całkiem nieźle sobie radził. Oczywiście przegrałem, ale zapisał mnie do kółka szachowego i tam się mój talent rozwinął, chociaż ciężko powiedzieć o talencie. Ja zacząłem tak naprawdę, szybko się zniechęciłem, bo to wybrałem piłkę nożną, wróciłem do szachu, jak miałem 16 lat i w przeciągu 2 lat doszedłem już do poziomu, no, 2-krotnie byłem mistrzem Polski, na przykład polityków, tak? Także dosyć śmieszne. I jak widać, że w niektórych pozycjach mogę i z arcymistrzami wygrać. Dzisiaj wygrałem z jedną partię z arcymistrzem, także myślę, że nie jest tak najgorzej. Acz za profesjonalistę się nie uważam, tak powiedzmy półprofesjonalistę, gdyż gram w ekstralidze szachowej, tak najwyższej klasie rozgrywkowej, więc powiedzmy tak. A proszę powiedzieć, czego jeszcze brakuje takiemu, a czy co powinien wspomnieć turniej, żeby był zauważony jeszcze przez szersze grono szachistów w Polsce, przez profesjonalistów, żeby po prostu ich tu ściągnąć? Jakie warunki turniej powinien jeszcze bardziej spełniać? No, dzięki waszemu tutaj księdzu, już spełniacie wszystkie warunki, po prostu macie świetne nagrody jak na jednodniowy turniej. Naprawdę są na skalę krajową, dlatego arcymistrzowie przyjeżdżają, są ładne, sala gry jest przepiękna. Darmowy posiłek, naprawdę już spełniacie wszystkie warunki, tylko rozpropagować, jeszcze bardziej zareklamować, no i naprawdę niczego więcej nie potrzeba, tylko reklamy, bo już nagrody są świetne, organizacja przednia, naprawdę polecał będę ten turniej, co zrobić, no, będę przyjeżdżał. Czy może pan zachęcić osoby, które jeszcze nigdy nie miały do czynienia, prawda, z grą w szachy? Jest taki przykład. Jeżeli szachownica ma 64 pola, jeśli na pierwszym polu położymy 1 grosz, na drugim 2 grosze, na kolejnym 4 grosze, tak będziemy pomnażać, to przy 64 polu będziemy miliarderami. Nie ma takiej skali, takiej ilości pieniędzy. Można sobie to łatwo w domu sprawdzić. Tyle jest możliwości w szachach. Żadna gra strategiczna na świecie nie może się równać z szachami. Żadne tam StarCrafty, WarCrafty nie mają szans. Dlatego jeśli ktoś spróbuje, pozna smaczek, to przestanie widzieć drzewo przesuwane na szachownicy, a zacznie zobaczyć zależności, współdziałanie tych figur i zacznie po prostu kochać te szachy. To trzeba kochać. A żeby pokochać, to trzeba zrozumieć. Tak jak z kobietą. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry, moje nazwisko Krystian Jędryczka,
Uczestniczyłem w tym turnieju, udało mi się zająć trzecie miejsce, poziom był wysoki. Jeśli chodzi o zwycięzcę, to był to arcymistrz, także moim zdaniem był troszeczkę poza zasięgiem, miał niesamowitą formę. Wydaje mi się, że był tutaj bezkonkurencyjny, zdobył 6,5 punktu na 7 możliwych, gdzie generalnie powinien zdobyć 7, także wydaje mi się, że jednak uczciwie i zasłużenie wygrał ten turniej. Mi się udało zdobyć trzecie miejsce. Poza tym wydaje mi się, że od miejsca drugiego do ósmego poziom był mniej więcej podobny, także że tutaj wszystko zależało troszeczkę od szczęścia, ale też również od tego, od lepszej, lekkiej formy. Natomiast ten zwycięzca wydaje mi się, że był bezkonkurencyjny dzisiaj. Czy była taka sytuacja, że w dzisiejszym turnieju zawodnik, prawda, no niby o wyższej randze przegrał z zawodnikiem, który no, był potencjalnie słabszy? Oczywiście było kilka takich sytuacji, natomiast nie było takich może bardzo dużych różnic, natomiast zdarzały się takie niespodzianki, gdzie zawodnicy, którzy mieli trzeci, czwarty numer startowy, przegrywali z zawodnikami, którzy byli rozstawieni z dalszymi numerami. Natomiast wydaje mi się, że tutaj akurat przy naszym poziomie jest to dosyć często spotykane, natomiast jako takiej wielkiej niespodzianki, gdzie zawodnik na przykład z pierwszej piątki przegrałby z zawodnikiem z dwudziestki, no nie było, tym razem. A proszę powiedzieć, bo tutaj mieszkańcy z okolicy Gąbina i z Gąbina, którzy nie grają, prawda, w szachy, ciężko im zrozumieć rangę dzisiejszych zawodów. Czy zawodnicy, prawda, z chęcią chcą tu przyjeżdżać? Czy ten turniej jest, tak można powiedzieć, mocny? Oczywiście, że tak. Jest to chyba bodajże 18 memoriał. Z roku na rok jest coraz silniejszy. No, żeby podkreślić tą rangę, no, zawodnik, który wygrał, czyli ten arcymistrz, powiem szczerze, że za czasów juniorskich, wtedy kiedy miał 20 lat, był w czołówce na świecie, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo silny zawodnik. Oczywiście z naszych tutaj okolicznych i polskich zawodników był też również Mirosław Grabarczyk, który zajął czwarte miejsce, arcymistrz, wicemistrz Polski niegdyś, także sama ranga była, mi się wydaje, bardzo wysoka, jeśli chodzi o tutaj ten region, no czołówka Polski generalnie. Czyli może pan powiedzieć, że poziom był bardzo wysoki, prawda? Tak, tak, dogadza się. No i a co pan powie o młodzieży, która też uczestniczyła w dzisiejszym turnieju? Natomiast no, wiekowo są jeszcze, prawda, na początku tej drogi ku, prawda, wyższym rangom. Zgadza się, no to jest akurat bardzo fajne, że z roku na rok przybywa nasza młodzieży i tutaj fajne jest też również to, że ta młodzież gra ze silniejszymi, ze starszymi i tak się obywa. No ale powiem szczerze, że z tego co ja obserwuję, coraz to im dalej ten turniej jest organizowany, im większa jest, coraz więcej tych dzieci tu przychodzi i chce tutaj być, bo to nie jest jeszcze tak prosto od rana siedzieć praktycznie i grać w szachy, to jest to sport umysłowy i trzeba przyznać, że to, że zawodnicy, którzy już grają kilkadziesiąt lat w szachy, są w stanie wytrzymać, to trzeba podziwiać też właśnie dzieci, które nie tylko dorównują tym tempem, co chcą i gardzą się do tych szachów. Fajnie to jest. A jak może pan zachęcić, no, prawda, osoby, które nie grają w szachy, albo rodziców, którzy no, nie wiedzą, czym ta gra się tak naprawdę charakteryzuje? No uważam, że najlepszym zachęceniem i takim sposobem jest po prostu przejście na taki memoriał. Może w przyszłym roku, może na kolejny turniej i zobaczenie, jak to wszystko wygląda, poczucie tej atmosfery tutaj szachowej i tylko w ten sposób. No nic tak naprawdę nie zachęci, jak generalnie przyjście i popatrzenie, jak tutaj wszystko my, jak szachiści, spędzamy ten wolny czas, jaką jest sobota na przykład dzisiaj. A proszę powiedzieć, bo tutaj wcześniej rozmówca powiedział, że szachy no, są lepszą grą niż niektóre gry komputerowe, prawda? Czy można też zachęcić tak młodzież, żeby po prostu oderwali się od komputera? Ja nie grywam na komputerze, nie gram w ogóle w żadne gry. No jest to zupełnie inna gra, no tutaj grają osoby. Po pierwsze, ten kontakt z prawdziwym przeciwnikiem jest no, dużo lepszy niż z komputerem. Tak samo no, ja nie zachęcam nigdy do grania w szachy z komputerem, bo jednak to są zupełnie inne emocje, a zawsze jest tak, że jeśli się człowiek gra z człowiekiem, to jest tych błędów więcej i takie emocje są wyczuwalne, co akurat mi się bardzo podoba i wydaje mi się, że ktokolwiek już zaczyna grać i tego bakcyla poczuje, to naprawdę to samo też jest dla niego ważne w szachach. Czyli możemy jak najbardziej zaprosić na następny turniej. Nie jestem w stanie
zaprosić, ale wydaje mi się, że organizator, jakim jest ksiądz Trzeziński, który naprawdę tutaj od samego początku jest, będzie ich zachęcał prawdopodobnie do kolejnych memoriałów, bo ten akurat jest już chyba 18 i podejrzewam, z tego co słyszałem, w czerwcu też ma być turniej, więc ja mogę dokładnie też zachęcić wszystkich, żeby zobaczyli, ci, którzy nie byli. Dwudniowy ma być, tak? To zapraszam naprawdę wszystkich do Gąbina. Dziękuję.